Witam wszystkich po drugiej stronie monitora. Witam na kanale Broda to nie moda. Ostatnio Artur nagrał fajny film, jak szybko poradzić sobie z brodą długą. Jak widzicie u mnie, ja mam krótką brodę i co? Ale nie wygląda to tak jak u Artura. Artur już wszedł praktycznie z fajną, tylko umył, pyk, pyk, pyk i już ma fajnie. A ja pokażę, jak to wygląda u mnie i o wiele troszeczkę dłużej schodzi jeszcze, zwłaszcza, że to nie tylko uczesać brodę, ale trzeba też zrobić sobie czerepik, aby jakoś się pokazać, nawet wychodząc do wiejskiego sklepu po chleb. Zaczynamy. Osuszam lekko, bardzo lekko, bo nakładam na brodę wilgotną. Bardzo szybko. O, już jest broda wilgotna. Czego użyję? Proszę bardzo. Układam brodę na różnych środkach. Dziś, proszę bardzo, pani Tuzela. Użyję go też do ułożenia sobie fryzurki na czerepie, ale używam też różnych balsamów. Mam swoją taką świętą trójcę, ale dziś pokażę wam, jak to bardzo niewielka ilość masowana w brodę, oczywiście we włosy. Szczota i suszara. Ja to właśnie robię tak. Jedziemy. To, co zostaje na dłoniach, czy to jest balsam, czy olejek, nie myję rąk. Tak jak Artur, można przyczyć twarz, ale ja jeszcze sobie przecieram swoje super dziarki. Olejek nawilża skórę, więc fajnie to robi. A poza tym super zajebiście pachnie. Proszę bardzo. Tak mamy pięknie brodę walniętą. Wczoraj ktoś na grupę nawet wrzucił zdjęcie z zapytaniem, jak uzyskać taki efekt mniej więcej. Tak moja broda wygląda. A teraz co? Czerep. Czerep też moczę włosy, żeby były lekko wilgotne. Znowu mój ulubiony ruzel. Sprowadzam fajnie. Już prawie, ale ciepło. Corleone, bardzo fajny pomad, wodny, o mocnym chwycie. Paluszek. Już rozrywujemy. Ja akurat dziś dałem sobie trochę więcej, ponieważ będę biegał tu i tam, żeby wytrzymała mi fryzurka cały dzień. I jestem gotowy na wyjście. Tak sobie wyglądam, więc wypadam zaraz
na wichurę. Coś załatwić, coś zrobić. Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do odwiedzania naszego kanału. Zapraszam na grupę Broda to nie moda. Trzymajcie się. Narka.